Cześć moi drodzy, z tej strony Farel i witam w kolejnym odcinku z gry Fortnite na moim kanale. Moi drodzy, wraz z aktualizacją 4.3 Epic Games wprowadził możliwość zwracania skinów. Wiem, że wielu z Was czekało bardzo długo na tą aktualizację i na możliwość zwracania skinów, więc nagrywam ten odcinek i pokażę Wam, jak tego dokonać. Jeżeli podobają Ci moje filmy, nie zapomnij kliknąć subika z dzwoneczkiem. Dodatkowo zapraszam Cię do mojego Instagrama i Snapchata. Dzięki Ci bardzo. W celu dostania się do opcji zwrotu musimy kliknąć w prawym górnym rogu menu główne, później następnie kliknąć na taką zębatkę. Kolejnym etapem jest kliknięcie takiego ludzika w ostatniej zakładce, jest to zakładka konto i zawartość. Następnie klikamy wyślij żądanie, dzięki czemu możemy wymienić sobie 3 dowolne skiny. Niestety limit ten nie odnawia się i jest przypisany do konta na stałe. Kolejnym etapem jest podanie powodu, dlaczego dany skin bądź taniec chcemy zwrócić. Jak widzimy, mamy 3 opcje: przypadkowy zakup, nieautoryzowany zakup, przedmiot nie spełnia moich oczekiwań. Kliknijmy może sobie przedmiot nie spełnia moich oczekiwań i tutaj możemy wysłać żądanie. Jak widzimy, z prawej strony liczba pozostałych żądań mam na razie 3 na 3. Wszystkie skiny, które posiadam, na chwilę obecną mi odpowiadają, więc nie będę ich zwracał. Mam nadzieję, że tego typu poradnik Wam się podobał, że pomogłem Wam w jakimś stopniu. Jeżeli tak, oczywiście zostawiajcie łapeczki w górę, subskrybujcie kanał i codziennie zapraszam o godzinie 19 na live streamy, gdzie możecie ze mną zagrać. Ja dziękuję wszystkim jeszcze raz za uwagę, trzymajcie się, cześć!